rusza, dwójka w prawo. Trójka rusza. To oni się tutaj zmieszczą? Jedynka w prawo. Jaka prędkość? Dwójka w prawo. Czwórka już. Prędkość w terenach zabudowanych 50, w bazie 30, tylko na niezabudowanych 70. O ile pojedziecie i o ile wy robicie tyle. Co tu się stało? Kurwa. Stop od czoła. Jocu, standardowe 205 dodatkowe? Standardowe 204 dodatkowe. Przejął. A na 200 jest główna między mną a Rolinem, a 60 to jest to, co cię mniej powinno interesować, czyli między mną a między Rolinem a starszyzną. Przejął. Mamy, kurwa, duży problem. Musimy się wycofać, bo jakieś dwa debile się tutaj stukły, a nie ma nawet żurawia. Oznaczam wam miejsce, albo inaczej. Cofnijcie się do tej samej konfiguracji na wstecznym. Tak jak wyjeżdżaliśmy i zaraz opracujemy nową trasę wyjazdu tutaj. Siedemka rusza. Piątka Dwójka rusza. Piątka cofa. No nie powiem, ale ten pojazd dobre wyposażenie ma w bagażniku. Ja nie kieruję, sobie bardzo. Będziemy musieli przez baraki przejechać tam. O, kolejny debil jedzie. Jak mamy tym oczywiście nawet skręcić? No wiesz. Robiłeś prawo jazdy, czy nie? Ja kieruję tylko blu. Dowódca dla podporowych. Macie na wstecznym, kuźwa, jakoś sobie poradzić. No ludzie. Skania dobra. Oni mają prawo jazdy w ogóle? Ja. Trasa nowa została wyznaczona. Także spojrzeć sobie na mapę i kierujemy się podskazany cel nową trasą. To niepotrzebnie jechałem. No. Jedynka zawraca się. Ja pierdzielę. Uważaj. Dużo tu pierdolony wyjazd, wszystko, naprawdę. Dobra. Dwójka rusza. Dowódca, mamy problem, pijany Sean jest wiechem. Po prostu jakiś mały wypadek. O, potrzymał. Cały stop od czoła. Czekajcie. Ja pierdzielę. Dzięki dla Jaca, odbiór. Dowódca prawdopodobnie ma zepsute radio. Bo ja dowódcy nawet nie słyszałem. Dobra, Sanka, idziesz na to, co teraz wyznaczam? Słucham? Na mojego takiego małego RTO. O Boże, dobra. Będziesz się musiał kontaktować z tutaj, z grupką. A może dowódcy przekaże radio? Nie wiem, czy to coś da.
Wrzucam. Dowódcy, dowódcy wrzuciłem do bagażnika radień. Niech dowódca trzyma. Nie, nie wiem. Wrzuć to dla siebie z powrotem, bo ty wtedy nie będziesz miał radia. Co się dzieje? To mam przekazać. Przekaż im, że na razie wszystko w porządku, czekamy na razie. Na głównego dowódcę to po prostu nam powie, jakie wytyczne nam wyda. Miki odbiór. Całość do pojazdów. Oczekujemy na naszego dowódcę. Zaraz będziemy ruszać. Ruszamy? Czy wszyscy są gotowi do kierowców odbiór? Dwójka gotowa. Dwójka gotowa. Okej, okay. Całość jedziemy. Jedynka rusza. Do wszystkich czerwonych jestem dla naszego Joca krótkim radiem. Gdzie jest Jocu? Bez odbioru. Jocu jest obok mnie, ma niedziałające radio. Zamienisz się z nim na miejscu, bo dowódca ma mieć radio, czy to jest sprawne. Dlatego mówiłem Jocowi, że mu oddam ten radio. Nie chcę. Ostrożnie, nie wyprzedzać. Dowódco, Rolinie, przejmuje dowodzenie nad czerwonymi, czy jak? Powiedziałem, nie przejmujesz na razie dowodzenia. Chcę się zamienić tylko i wyłącznie radiami na samym początku, ale to jak dojedziemy? Czyju. To już wrzucę mu radio do... No chyba, że na schowek. Ja tu wrzuciłem do schowka radio. Ja co on odpierdala ty? Mamy tutaj sygnał dźwiękowy jakiś? Jest chyba długie. Jest. Zatrąb. Prognoja. Ile my jedziemy? Do 30 na godzinę. Jocu, bierz te radio ze schowka. No nie, mów, że jeszcze... No nie. Jedynka w prawo. Wyprzedzaj. Dwójka i reszta zatrzymać się stop. Stój. Nie na plaży, stój przed nim, gdzie na plaży.
No dobra, panowie, ruszać ostrożnie, kurwa. I następnym razem czekać wszyscy na komunikat do końca, a nie wyprzedzać. Całość, ruszamy. Dowódco da rolę. Dowódco, mamy tutaj sytuację taką, że jeden z naszych kierowców nie dostosował się do rozkazu, a w zasadzie na samym początku nie dosłuchał rozkazu i przygrzmocił w jakiś transport też wojskowy. Gościu się wkurzył, pojechaliśmy. O, przyjął. Mamy jakiś postój. Kurwa, ona nie działa. Przycisk się spierdoli. Zobacz, czy dobre radio sobie ten ustawiłeś. Wziąłem to radio, które mi dałeś, kurwa, w tym innego tutaj nie było. Dobrze, słuchają. Dałeś naprzód. Jedynka w radio. Pokaż mi jeszcze raz je. Częstotliwość jest ustawiona, tak to powinna być. Chuj, no zawsze to będziesz mało, no będziesz się nie trzymał. Tak nie mogę być tymi radnymi, albo się antena nie przyjęła, ale nie. Kolejni. Dałeś stop, czoło, uwaga. No to ja na tym radiu, co wziąłem ze bagażnika, teraz ze schowka, to słyszę. Jak masz ustawiony tank? Masz A2 czy C2 na kanale dodatkowym? A2. No kurwa, u mnie tak samo, nie wiem, antena mi się spieczyła. Włóż ten, co masz, ten... sobie i przy sobie do schowka. Jedynka rusza. Włóż go do schowka. Dobra. Czwórka. Piątka, koniec. I bierz tego, co jest w schowku. Jest ustawiony. I zobacz go. Panowie uważać, bo tu jakaś palma na drodze wyrosła. Jak nie słyszysz? Odbiór. 5 na 5. Przyjął, bez odbioru. Dobra, teraz jest ok. Chyba to. No i powiem ci, twoje radio też mi działa. Ty jesteś jakiś kurwa fachy. Skąd ci przyjechałeś, kurwa? Radio telegraficzne jakieś. Ja to na radiu. Powiem ci tak. Ja jestem naukowcem z Polski. Co ty tu robisz? O, moje rodzinne strony. Ty ile mam jechać w terenie niezapowodowanym? No, uczyłem się w Polsce bardzo dużo. Ale... rodzina mnie ściągnęła. Kryzys. No tak. Co tam się dzieje? Dowódco, jestem w razie czego na strzelcu. Jakieś ludzie mają pretensje do czegoś tam. No
Ja pierdolę, czy to naprawdę oni nie potrafią kurwa pogrozić bronią i ich odstraszyć? Kurwa, strzał ostrzegawczy i powiedzieć, że kurwa... Panowie, patrzeć na niego, nie otwierać ognia, ale patrzeć na nich. Trzeba podpalenie na trzeba. Odpuść, powiedziałem. Odpuść. Panowie, nie dać się sprowokować, nie strzelać w nich dopiero wtedy, kiedy zajdzie ten, kiedy zaczną strzelać, bo nie wiadomo, czy mają jakąś broń. Zostawić ich. Polecam, kiedy będą wyciągali broń, to strzelać. Nie, nie zezwalam. Nawet jak wyciągną broń? Nawet jak wyciągną broń, dopiero kiedy padnie pierwszy strzał. Jeden z podchodzi do naszego wozu. Dobra, panowie, do wozów. Jedziemy. Co? Status. Wszystko dobrze. Co ty kurwa robisz? Ej, panie dowódco, on chciał wylać benzynę. Nie idź ich cały czas na widok. No właśnie ma. To co, mięsień? Nie napinaj tych mięśni. Czekaj, czy wy słyszeliście, co on powiedział? Jura się nimi zajmie. Jura się nimi zajmie. Gonić ich. Dwie osoby. Jocu, mięsień. Zabcie o dla Joca odbiór. Tu snapcie. To powiedział dwie osoby, a nie cały odbiór. To mogli być szpiedzy. Dobra, zaniechajcie. Tu nie ma sensu. Odbiór. Do pojazdu. Snapcie dla Joca, odbiór. Tutaj Jocu, zgłaszam. Jocu, co tam u ciebie? Wszyscy do pojazdów i... Wszyscy... I będziemy ruszać. Niech dowódca się tak nie bije. Wszyscy już pojedzie? Jocu, dla Snapcie, odbiór. Jedynka gotów. Jocu, zgłaszam, do Snapcia, odbiór. Dwójka gotów. Znaczy, zgłaszam dla Joca. Jak się Jocu miewa? Trójka, czwórka, piątka, jak tam? Trójka. Teraz już ten komunikat. Trójka gotowa. Czwórka. Piątka gotowa. Ruszamy. Znało się naprzód. Jocu. Jocu, nie napinaj tych mięśni. Czwórka. Piątka. Do końca BTP. Ja nic nie mówię. Dowódca? Blokada. Blokada? Stop. Następna. Kolejni. Ubezpieczenie. Ubezpieczam. Wychodzi z pojazdu, czy zostać? Rozmawiam, zostań kierowcą. Ja ubezpieczam. Ale powiem ci, Jocu, że twoja dziewczyna ma miły głos. Dzwoniła do mnie. Miki, to znaczy Dawid, wyjdź z pojazdu. Dawid, wypierdalaj z tego pojazdu. Bardzo dobrze, musisz pilnować perymetrów. Kierowca sam może siedzieć, musisz wyjść. Cały dowódcy, myślałem, że miałem zostać. Ja tu ja patrzę perymetr naprzód.
Panowie, przepuśćcie ich. Do wozów. Całość jazda. Jedynka rusza. Dwójka. Trójka. Czwórka. Dowódca na BBT. Piątka. Jedynka. Dwójka. Nie wiem jak to nazwać, czy z rebeliantów, czy z ludzi, którzy po prostu są przeciwko wojnie. Czwórka. BPP, dowódco tu BPP, słyszymy cię jeszcze. Całość. Piątka. Całość, stop, plaża. BPP. Dowódco tu BPP, odbiór. Jak mnie słyszysz? User in your channel timed out. Nie mamy kontaktu radiowego z dowództwem. Chwila, musimy podjechać trochę do tyłu, bo muszę to zgłosić. Dwójka, trójka, czwórka i piątka. Wystawić ubezpieczenie, pilnować pojazdów. My z jedynką musimy się troszkę cofnąć, żeby nawiązać kontakt radiowy z bazą, bo nie ma zasięgu. Jak przyjęli? Dwójka przyjęła. Trójka przyjęła. Czwórka przyjęła. To się zawracamy? Wy nie, trójka podjeżdża pod trójkę. Dobra. To się zawracamy? Tak, my zawracamy. Musimy złapać kontakt radiowy. Nie ma tutaj kontaktu, nie? Nie ma w ogóle zasięgu. Nie ma zasięgu. Tylko tak na prędce musimy to zrobić. Dowódco, kierowca zostaje? Snapcio dla Joca, odbiór. Snapcio dla Joca, odbiór. Dowódco, BPP, teraz słyszycie odbiór. Snapcio, dowódca prawdopodobnie przysnął. Przyjął. Gdzie to wódce się znajduje? Dowódco na BPP, odbiór. Ze mną w aucie. Tutaj czyli... Snapcia, odbiór. Snapcia dla Jota, odbiór. Kurwa, powiedz mi, co? Snapcia dla Jota, odbiór. Snapcio, on ci kurna ciągle zgłasza. Możesz coś przekazać od nas? Bardzo ważna jako informacja. Jako nie słyszę czasem. Jotu, przytrzymuj ten mięsień te. Znawczo dla kozy, tak, odbiór. Mianowicie... Znawczo, tu koza, odbiór. Koza, gdzie się znajdujesz? Nie wiem jak oni się tutaj tam wabią. Znawczo, znajdujemy się z Jocem, z dowódcą głównym. Bo oni zaczęli uciekać. Tu Znawczo, przyjąłem, bez odbioru. Juri się tym zajmie. Bo mogli być jacyś szpiedzy wysłani tutaj. Bo powiedział nazwisko, imię rosyjskie. Odbiór, jak przyjął? Dobra, to tyle, co chciałem pokazać. Proszę to jak najszybciej, tam jak tylko wstanie z ucha białego niedźwiedzia, kurde, dowódca, proszę mu to przekazać. My jedziemy dalej na swoją trasę, bez odbioru. Zawracam, jedziemy dalej. Chciałem. Kurwa, mać. Ale był Juri, powiedział Juri. Nie. Odmawiam. Juri się tym zajmie. Tam Juri się nim zajmie. Panie co? Mam złe podejrzenie. Też mam złe podejrzenie. To ja liście bym się budzić. Ostatni krok miał. Prawdopodobnie dał się nabrać też na przebieranki.
Dobra, wstań przed tymi cysternami, tak jakbyśmy byli u mnie. Ten. Panowie do wozów. Dwójka gotów. Trójka gotów. Czwórka. Piątka gotów. Całość naprzód. Jedynka. Dwójka. Trójka. Czwórka. Piątka. Koniec. Czekaj, muszę wejść do środka. Jeszcze raz, powtórz. Nie słyszę cię w tym pojedrze, Boże, jak tu głośno. Oczekuj. Redukujemy prędkość jedynki do 50. Dobra. Dogonią troszkę. Powtórz. Już zaniechać. Czyją. Dziadowska dolina, panowie, dziadowska. Dziadowska. Wiecie, kurde, co nam zostawili drogę tymi wykapami. Najpierw mi mówią, że są potężne podatki, ale pracować się nie chce. Dobrze, że u nas w Komunitarce chyba mamy te biuro pracy, czy coś tam, to jest słabe. Przed zakrętem 30. Panowie, przed zakrętem redukcja do 30, bo to jest bardzo ostry zakręt. Przed zakrętem, muszę trochę pojechać. Aha. Jedynka w prawo. Jedynka w prawo. Powolutku, to jest naprawdę ostry zakręt. Ten dwójka. Trójka. Czwórka. Piątka. Koniec. Redukcja do 50. No. Ale ładne tereny tutaj są. Zgadzam się. Dawid, radio. No, co? Ale nasze czy... A ty, Jocu, wcześniej nie słyszałeś. Rozmawiałem z twoją dziewczyną. Co powiedziałeś? Ona tylko się mnie zapytała, czy żyjesz. Ale mi odpowiedziała szkoda. Burza? Proszę? Burza? Burza. To jedź. Panie dowódcy, trójka melduje, że czwórka i piątka właśnie chyba pierdolły w powietrze. O matko, zachowujcie odstępy. Możecie jechać w ogóle? Trójka jest wolna do jazdy. Nie wiemy jak się czwórką ani piątką. Tu zielony do fioletowego. Melduje, że
nasza czwórka. Już nie, mówię. Nie wiem, co się z nią stało, ale nie jest zdolna do jazdy. Piątka jest ciężko przygotowana. Powiedziała, że. I plaża. Spodobał się jeden facet od nas z jednostki jej. Wiesz? Dziewczynie Joca, jeden z facetów cię z jednostki spodobał. Nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć. Nie mogę! Nie wiem, co tam się stało. Nie mogę! Nie wiem. Jedynie wiem tyle, że chyba wjechali w siebie. Kurwa, macie, ja rozumiem stłuczkę, ale żeby wjechać się mi spowodować wybuch. No ja pierdolę. Snapcio dla Joca, odbiór. Snatu, Snapcio, odbiór. Jak status? Odbiór. Wszyscy cali, auto całe. Właśnie obserwujemy czwórkę i piątkę, jak się wywaliły i się tymi od piątki prawdopodobnie. Zielone dla białe. Odbiór. Białe tu zielone, zgłaszam odbiór. Pozostańcie przy obserwacji. Zielony, co tam się kurwa stało? Przyjęłem. Będzie nagranie z tego. Tu zielony informuje, że ja nie jestem w stanie powiedzieć. Lekko zaprzysnąłem kierowca. Piątki może coś powiedzieć na ten temat. Jak przyjął. Daj go na radio, niech mówi. Przyjąłem, ale wolę pokazać najbliższej przy okazji w barakach w kantynie na przykład. Tutaj kierowca piątki informuje, że czwórka obróciła 180 stopni, nagle wybuchła. Ja chciałem zjechać na plażę i nagle mnie też wyjebało w powietrze. Ale ciężówka jest zdolna do jazdy, a czwórka pali się. Jest zdolna do jazdy? Piątka jest zdolna. Dajcie mi cementu. Przyjąłem. To trochę zniszczona, ale jest zdolna. Dobra. Tu na razie Joca nie ma, ale nią, też również nie mogę zgadzać z tobą. Dołączcie do kolumny. Także na razie nie dzwoń. Jocu nie dowie się. A co z ludźmi tam w środku przede wszystkim? Tutaj zielony melduje, że ludzie, którzy byli w środku, są już, nazwijmy to, grzankami. Jak przyjąłem. Aha. Lot dla Joca. Odbył. Okej, okay, przyjąłem. Siadajcie i ten, dołączcie do kolumny. Blok dla Joca, odbiór. Dobra, kochani. Dawid dla Joca, odbiór. Dobra, kochanie, on się nie dowie o niczym. Nic mu nie powiem. Panowie, do pojazdu. Dwójka gotowa. Trójka i piątka, jak tam? Szybko, panowie, bo musimy podjechać jak najprędzej. Piątka gotów. Dobra, całość naprzód. Stajemy przed pierwszymi zabudowaniami i ja muszę znaleźć telefon. Bo nie jestem w stanie się skontaktować drogą bezkablową, że tak powiem. Jeden Karusza. Czy chodziło o radio, chodziło o słowo radiowo? Tak, tak, tak. Dowódco, może spróbujemy wykorzystać radia w naszych ciężarówkach, żeby się skontaktować z bazą, jak przyjął. Mamy tutaj długie radio? A jest coś, nie wiem, próba. Tutaj nie zatrzymujemy się, czy nie? To panowie, się nie zatrzymujemy, jedziemy dalej, ja będę próbował się nawiązać kontakt na długim. Zgrupowanie? Ministranci na drodze. O Jezu, ale tutaj... To, mogę czemu potrąbić? Się zatrzymamy? A, robole. Dobra, chwila.
Wszyscy się przesunęli? Nie. Daj do wozu. Dobra, ruszam. Jedynka rusza. Dwójka. Kurde, ale tej radio jest toporne. Podchodzi do nas robotnik. Tak. Witam. Witam, poczekaj. Są kurwa, cały czas siedzi na tym tylko 200. Weź spójrz do Dawida końca na ten szankel, przepraszam, na 204. Dawid do Szanghaja, odbiór. Tutaj Dawid, odbiór. Dawid dla Joca, odbiór. Tutaj Dawid dla Joca, odbiór. No co, nawijaj Jocu. Jeden karusza. Dwójka. HQ tu PPO odbiór. Piątka, odbiór. Koniec. Na teren fabryki. Dalej, dalej jeszcze. Uważaj. Lewo. Jedynka lewo. Dwójka. No. Oczekiwać. No kurwa, na środku trasy stanąć, to po obawy ich. Czwórka, cofnij się o 10-15 metrów. Ja pierdolę, co by się odjebało. Nie wiem i nie chcę 10-15 metrów, na razie 3 zrobiłeś. Dobra, start. Trójka, teraz wy, cofajcie. Kurna, ten lekarz jest bogaty. Takie jeszcze fajne trochę pojazdy. Dobra, stop. Dwójka to samo. Kręć w lewo. Dobra, stop. Dobra, wycofuj się jedynkę i to jest kolejna w lewo. Kurze. Te robotniki, kurna, kleją. Teraz następna? Tak. Jedynka. Dwójka. I to ta w lewo? Tak. Jedynka w lewo. Trójka. Trójka. I tutaj też w lewo? Nie wiem. Przed kolejnym trójka skrętem w lewo na tej wewnętrznej trasie zatrzymajcie się, panowie. My tutaj zobaczymy, gdzie my to mamy stanąć. Piątka. Dobra. Koniec. Kręć w lewo. Jedynka w lewo. Nie mów, nie jedynka w lewo, tylko jedynka. Dobra, stop. Przed nami jakieś biuro jest. Stój.
Co ty do nich przypierdliłeś? Nie mało brakowało. No powiem ci, jakiego kierownika. No ma co, się pcha na środek drogi. Prawdopodobnie tak. Dobra, jedynka. Jedynka, podjedź trochę do przodu i to ustań sobie po prawej albo po lewej na zielonce. Reszta, czyli dwójka, trójka, czwórka w lewo i za mną. Dwójka rusza. Tutaj pasuje? Czwórka już. Stanąć tutaj na tej zielonej, tylko rozstawić się tak, żeby mieli każde dojście do tego wszystkiego. Coż oni kurwa z tym drzewem zrobili? Ja właśnie się zastanawiam. A u mnie w mieście, tam gdzie studiowałem, uczyłem tych Polaczków. To też w jednym budynku drzewo rosło. Ale nie aż tak. Dobra, zwozu. Dobra, wysiadam to nowe. My mamy oczekiwać? No nie, nic. Mam pytanie, jak to się stało, żebyście... Tylko za wysiadę. Uff. Panowie, wysiadka. I zapraszam tutaj do mnie. Kierowcy też? Wszyscy. Zostawić pojazdy. To są dla nich pojazdy. Tylko jedynka. Zakluczyć mi ten pojazd, ten odpowiednio. Jocu, na razie przejmij dowodzenie. Ja muszę iść szukać. Albo wiesz co? Kurwa. Rozstawić tych chłopaków jakoś? No, najlepiej, żebyś to rozstawił, bo będziemy robić patrole tutaj, co dobra. Godzinne, co dwie godzinne, więc poustawię chłopaków sekcjami tak odpowiednio i tak dalej. Dobra. A ja z Tomkiem idziemy szukać, kurwa, telefonu. Przyjął, dobra. Chodź, skają sobie gdzieś obok. No więc tak. Się odjąć, trzeba. No. A powinienem powiedzieć do wicy, że ja mam komórkę? To masz komórkę? Tak, tylko bez wiki. No i poszedł. Czerwoni, wszyscy tutaj. To Joca. Panie dowódco, ja chciałem zameldować, że ja mam komórkę. Ale bez wiki. Ja chciałem zameldować, że mi się radio spierdoliło. No właśnie nie widać. Dobra, panowie, przejmuję na aktualnie nad wami wszystkimi dowodzenie. Wszystko skrzypy. Skania oraz Duch jesteście podani teraz, bo tak Roli przekazał. Potwierdzam. Ale to tylko na chwilę. Zaraz was oddajemy, jak Roli tu wróci. Więc tak, mam was za zadanie obstawić w całym tym kompleksie, żeby robić patrole. Dobra, teraz tak. Duchu i Skania. Bardzo bym chciał, żebyście robili patrole od tego silosa. Nie, to nie jest silos. Chuj wie, co to jest. Od komina. Komin. Dobra, czy tam latarnia, czy wielki chuj, nie wiadomo co. Dobra, macie robić odtąd duchu patrole. Jesteście swoim badytimem, Skania i ty. Odtąd do stacji benzynowej i wracać tutaj z powrotem. Te dwóch. Jeden po lewej, drugi po prawej. Tam już wybierzcie sobie, który po lewej, który po prawej. No to easy, dobre. No ja pójdę w stronę. Wilku, jak coś, to pisz mi miłosne SMS, dobra? I tak mi nic nie napisze, chuj. Dobra, to teraz tak, czerwoni. Wy będziecie chodzić tą dróżką. Do końca tej drogi. Do końca... ta droga jak się kończy, wracacie. I teraz tak. Kto z czerwony? Ale bym mu kopniaka rąbnął. Chciałbym, żeby Dawid oraz Szankaj chodził tą drogą. Którą dokładnie? Tom czy Tom? Tą. Gdzie wskazałeś teraz. Maszerować, żołnierzyki, maszerować. Ale bym ci kopniaka sprzedał. Nie, to się stawiało chyba tej sklepek i dalej. Chcesz się napierniczać? Podkakujesz? Dobra, koza, odpuść. Wypierdalaj do patrolu i to szybko, raz. Kurwa. Nie boli dupa od jazdy. Dobra, teraz tak. Bloody Mickey. Zapierdalacie tutaj pod górę i patrujecie ten teren do końca tej drogi na górę. Wokół tego bloku i z powrotem tutaj. Ja natomiast ze znakciem. Dawaj wódkę. Dawaj, dawaj. Dowódco, to ja idę po wódkę.
Dawaj, dawaj. Chodź do chłopaków się podzielimy, chodź tutaj. Dowódcy, może nie na radiu. A dawaj, dawaj, dawaj. Dowódcy, może nie na radiu. Dawid, broń w dole, zdejmuj z pleców. A co, mnie słychać? O kurwa, chłopaki. Nie, zdejm z pleców broń i w dole, i w dole. Trzymaj go. A jak tak iść, jak ty? O kurwa. O, idziesz... No i pizda. Mięsień, kontrol C. Dobra, cicho, nic nie mówię. Nie, on żartował, no to wiesz, tam jakiegoś kurwa, jakiś tym bardziej. Bierzesz kontrol C, mięsień i przechodzisz na chodze, i chodzisz, zaczynasz chodzić. Tak jest. No, ja mam tak dalej. To już mi nie działa. Tak jest. Naprawdę taktyczny chód. A mięsień kontrol shift C? Rozstawiłem chłopaków. O, teraz. Dobra, zawracamy. Ech, ich za te wyzywania to bym urąbał. Tak jest. Gdzie łapać pana dowódcę? Jak coś? Dobra, czyli cały czas trzymam dowodzenie za pana, tak? Tutaj na to. Dowódca do bluda. Dwójka, jedna dwójka chodzi w tą stronę, pod górę, o tam. No to czekaj. Druga dwójka chodzi stąd do stacji benzynowej na samym końcu. Czyli tutaj zieloni, we dwójkę. A kolejna dwójka idzie tam, tak właśnie, dokładnie. A my pilnujemy skrzyżowania razem ze znawcą. Czy ja dobrze tam widzę wódka? Dobra, dobra, dobra. Gdzie mi nadaje? Gdzie mi nadaje? Czy też powiedział wódka? Nasz Jocu ma dowódca wódkę ma. Nie wiem, chyba się nakro. Bo za dużo na radiu mówi. Ja? Potwierdzam. Bo ja coś komuchy potrzebuję pomocy szybko. Dobra. Panie dowódco, takie szybkie zapytanie. My mamy pośpieszać tych robotników do roboty? Masz rację! Niech tam kurwa nie daje podwyżek. Jebiemy dzień w dzień kurwa. Cisza. Uspokój się pan. Rozejdź się kurwa. Wesoło jest tam. Rozejdź się. Dowódco pomóc? Rozejdź się. Żołnierze, wracać do swoich tych zadań. My to wszystko załatwimy. Blot i Miki, co wy tu robicie? Patrolujcie teren, jak tam coś wyjdzie od góry... Miki, dowódca zostawił butelkę. I to pełną. Uspokójcie się. No to co, korzystamy? Uspokójcie się. Skorzystamy. Rozejdź się. A ci to kombinują przy tej ciężarówce? Ty, a ty nie słyszałeś kurwa o Polsce? No tam. A to jest dla nich ciężarówka. Lubicie, co? Może ruskich lubicie, co? Rozejdź się. Niech dowódca się zamknie na tym radiu, bo już mam dość słuchania. Pracujcie na ten naród, kurwa, nie. Co, za darmo wszystko chcecie? Dowódca ma zniszczony guzik w radiu, dlatego cały czas wszystko słucha. Ja pierdolę. Ja miałem podobnie. Te radia tutaj to są bardzo nie do wytrzymania. Ogólnie, żołnierzu, wiesz dlaczego się spóźniłem? Dlaczego? Uspokój się. I o co on nic o tym nie wie. Ale jego laska mnie pokochała. Rozejdź się, kurwa, wy wszyscy. Raz, dwa. Jego laska, jego dziewczyna zdradza go ze mną. Lepiej, żeby się nie dowiedział. Albo powiem mu to samo. Tylko nie wiem jak. Panie dowódco, oni chyba nie rozumieją miłymi słowami. Razem rozstrzeliśmy. Jak ruscy przyjdą, to was rozjebią. Tak. Panie dowódco, to nie ma co, oni wiedzą i tak co. Dobra, wracamy. Tak. Panie dowódco, tutaj mi... Nie chcę krzyczą. Odbiór. Co mam z nimi zrobić? Na tą chwilę niech sobie krzyczą.
na tą chwilę. Dokładnie. W razie gdyby czegoś coś tam robili, no to tam wiesz, najwyżej złapiemy, nie? W razie niech się rozejdziemy do wszystkich swoich zamian. Dowódca do Bluda. Blud to dowódca, słucham ciebie. Będzie to jakaś stołówka? O, nie jadłeś śniadania, żołnierz? O, właśnie nie. Co jest? Nic. Jakieś. Nie mam pojęcia. Jak tu przyjechaliśmy teraz, musimy najpierw skontaktować się z odpowiednimi tutaj majstrami i tak dalej. Witam. Także... Witam. Zmiana warty? Ciebie. Wie dowódca, że zostawił dowódca butelkę pełną? Jeszcze nie czas na to. Ja dowódco przepraszam, ale zabrałem ją. Dawid, jeśli w tej chwili nie będziesz podążał ze Szanghajem, to żadnej wódki nie dostaniesz, kurwa, to nic. Dowódco, tylko że ja tą wódkę zabrałem jedną. Mamy jeszcze trzecią. To znaczy cały litr dla mnie? Nie podziela się, nie dzielę się z Dawidem. Jaki litr? To było pół litra. Właśnie litr. Mam 2 litry po połówkach. No ja też, właśnie leżały 2. To pełne. Kurwa, to się wszystko sypie. A niech się sypie. Boże, zaraz noc nadejdzie. A ty co tu robisz tak? Do roboty. Chyba się za dużo nachlał, albo naćpał. Że go tak trzepie. Słyszy mnie strasznie. Nie tylko ciebie. Ale ja sobie zaraz walnę pół litra. Co za mnie zrobił, że się, co robisz z tą jego dziewczyną? Domyśl się. Słusznie powiedziane. Blood Blajaca, odbiór. Tak? Cześć, zawiadom. Blood Blajaca, odbiór. Dobra, panowie, Dawid i Szanghaj, żeby wam się nie nudziło, idziecie teraz tam pod górę. Chłopaki zaraz wracają, zmieniają się z wami. Ejo. Szanghaj, chodź tutaj, pożegnaj chwilę. Słucham. Masz kilka. Co? Nie, dawaj kilka, nie wiem. Gul. Dobra, dobra. A co się dzieje? Nielegalne zgromadzenia. Nielegalne zgromadzenia. No bo wyżej dwóch osób. Nie ma picia. Nie, to nikt do nas nie zgłosi. To tylko taka zaprawa mała na misję. Zgromadzenie powyżej dwóch osób. Żeby się lepiej służyło, powiedzieć. Nikt do nas nie zgłosi. Wiesz, kurwa, to wszystko jest dlatego, że jest dużo stresu. Żeby się lepiej służyło po prostu. Nie? No. A chyba on zaspał. Witam. 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 Ale. Słucham, że dowódca zaspał. Nie no gdzie? Próbuję skomunikować się ze skiłem. Patroluj.
teraz twoim bezpośrednim dowódcą jest Jocy, także słuchajcie jego. O kurwa, przypał. Dowódca, dowódca. Ej, panowie, dowódca patrzy. Biały dla zielonego, odbiór. Zielony, tu biały. Słucham. Jeden z cywili poinformował nas, że tutaj gdzieś są robotnicy, którzy się opierdalają, że lekko mówiąc. Idziemy w waszym kierunku w sumie. Zielony przyjął. Okej, okay, zaraz poinformuję Joca i będziemy działać. Rozstrzelanie. Ja tu widzę dwóch opierdalających się. Potwierdzam. Poruszy ich do pracy. To jednych dwóch za remizą? Aktualnie czterech. Do roboty, a nie się kurde patrzy z ciebie. Nie pijemy w pracy. Do roboty. Pieniędzy nie będzie. Państwo się samo nie zbuduje. Opuść tą broń. Teraz. O Boże, wyjebałem się. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. No tylko nie powiem, ale w głowie się zaczyna kołować. Na pusty żołądek nie warto. A da pan. Ale to mi dowódca to. Aha, a żołnierz nie ma? Już nie mam, wychlałem. O ty, kurde, samemu na pusty. O. A potem kurde, od ściany do ściany. I walczymy z grawitacją. A coś widzisz we mnie, że jest nie tak? Nie, chyba nie. Nie, tylko ten się dowódca już wywalił. Tam. Kurwa. Pracować. Dowódco, zgłaszam czterech, pięciu nie pracujących po naszej drodze powrotnej. Powtórz komunikat. Pięciu niepracujących robotników na naszej drodze. Pokój za pracę. Zostawcie o Tomek, idziecie za mną. Mówiłeś Dawid? W naszej drodze, jak widzieliście... No, nie wyspałeś się, nie wyspałeś się. Pięciu, czy nawet i więcej. Jocu dla roli na odbiór. Dawid, zawracaj. Aha, dobra. Jocu. No? Tam, zgłaszał, że tam jacy ludzie pięciu nie pracuje. Tam, tak? Jocu, tam czterech ze sobą gada w podwójkę i jeden przy ścianie się podpiera ręką. Jak zrozumiał odbiór. Zielony dla biały, zgłoś odbiór. Po prostu odbiór. Biały tu zielony, zgłaszam odbiór. Zielony, gdzie wy jesteście? Bo Jocu dał wam rozkaz, żebyście byli gdzieś przy stacji benzynowej. No co, znajduje się 7 osobników bez roboty. Sprzeczkę z cywili, jak przyjął. Dobra, przyjął. Natomiast zieloni, czy widzieliście tam gdzieś obiboków jakiś odbiór? Tak, właśnie przy nich stoimy, jak przyjął odbiór. Przyjął. Porodzicie sobie we dwójkę, czy tam ilu was jest? Odbiór? Na dwójkę, tak, dwójkę. Chodzimy sobie. Okej. Okay. No to w takim razie Oca przydziela mi znawcia, bo mamy kolejnych innych jeszcze klientów. Także jeżeli będziecie potrzebować pomocy, to zgłaszajcie bezpośrednio do Oca. Bez odbioru. Powtórzę komunikat o tych niepracujących. Mamy oczekiwać. To załatwią nasi.
Dobra, panowie, gdzie oni są? Jeni tutaj się znajdują. Tam, są, tam jest jeden, tu są kolejnych dwóch i jeszcze tam powinien być jeden, który się opiera o ścianę. Dobra, nas interesują tutaj ci. Ten cały sektor jest kurde jakiś interesujący. Dobra, panowie, zabudki, szanki. Zupek również się tam za budynkiem znajdują. Dobra, panowie. Panowie. Poputka. Co tu się dzieje, panowie? Jocu do Szanghaja odbiór. Snapcio do Szanghaja odbiór. Tu Snapcio odbiór. Snapcio, nie wiem czy jeszcze zauważyłeś, gdzie mówiłem, gdzie oni się znajdują. Znajdują się za tymi garażami, gdzie idziecie. No tak, słyszałam. Zaraz tam będziemy ruszać. Okej, bez odbioru. Jeszcze jest jeden przy tym pojeździe naziemnym, przy tym co jedynka jechała. Przyjąłem. Zaraz wyruszymy, nie pójdzie się. Nawet zaraz wiemy tą dwójkę, co tutaj stoi. Głuchych. Nie tutaj. To za odbiór. Gdzie ty jesteś? Panie kurwa. Jocu, do Szanghaja odbiór. Zielony to biały odbiór. Biały informuje, że załatwiliśmy sprawę z cywilami, wrócą do roboty. Jeżeli sprawdzimy jeszcze to miejsce za 5 minut, bo podejrzewamy, że mogą nas okłamywać, więc za 5 minut podejdziemy do tamtego miejsca, gdzie byli ci cywile. Jak przyjął odbiór? Zielony przyjął, bardzo dobra robota, panowie, kontynuujcie z odbioru. Ja okaże, że za 5 minut wrócą do roboty. Kurna, całymi nocami mi kazać się pracować, to też przesada, niech śpią ludzie. Ale to jest nocna zmiana, więc pracują. No przepraszam, zajechaliśmy tutaj o godzinie 17. Jest godzina 21. Serio już tak szybko? No. O kurwa, szybko zleciało. A kolega? Kolega tak samo. Jakie robisz ty kurwa stali, gdyby się nie skończyli roboty? To wy tutaj kurwa przez 3 godziny stoicie i nigdzie nie poszliście się zapytać i nigdzie nie poszliście powiedzieć, że skończyliście. Bo kurwa tak podnieśli jebane te roboty, że kurwa nikt swoim prywatnym autem nie może jeździć i czekamy na pierdolony autobus, który będzie za kurwa jebane 6 godzin. Gdzie jest ten przystań? Przy kurwa stacji będzie. No to nie tak dobrze. Co wy tu robicie? Ja mogę sobie tutaj stać. No słuchaj, musisz pójść tam. Tutaj jest miejsce pracy. No co tutaj jest, panowie? No. Ja tutaj nie mam miejsce pracy, opie kurwa stoję przy wyjeździe. Posłuchaj, nie pan. Zatrzymajcie mi tego, co ucieka. Dobrze, ale tutaj jest. Tutaj muszę być zasady do pracy. Zasady do bezpieczeństwa. Stój. Zasady bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dokument poproszę. Dowódca tu jest. Dokumenty muszą mieć. Dowódco. Dobra. Bo jakiemuś kurwa żołnierzu dowódco się tak kurwa zachciało. Idioci. Dowódco. Grzecznie tam. Co jest? Mogę odejść do... Mogę odejść do pojazdu, zjeść rację żywnościową, bo słabo się czuję. Możesz tak zrobić. Dobra, dziękuję. Ty za to, za, nie wiem, za... Kurwa. Biały dla zielonego zgłoś, odbiór. Zielony oczekuje.
Dowódca do Bluda. Blud, oczekuj. Zielony dla biały, zgłoś odbiór. Biały, czy mamy pozwolenie, żeby sprawdzić tych nieobów, których ostatnio spotkaliśmy? Odbiór? Zielony, potwierdzam. Macie pozwolenie, żeby ich przeszukać, jak najbardziej. Bez odbioru. Blud, dla biały odbiór. Blud. Biały do bluda. Tutaj Jocu dla bluda odbiór. No, co tam? Ja się pytałem o Jodłę, wiesz, czy jak tam u was status? Dalej. Dobra. A którzy się opierdalają najbardziej? Tam widzieliście jakiś tam na swoim tam miejscu, gdzie patrolujecie? Lud, powtórz komunikat dla białego. Dobra. Słuchajcie, chłopaki. Idźcie tam jeszcze raz i zgłoście mi na radiu, jak tam jest status z nimi. Jeśli będą się coś awanturować czy coś, zawiadomcie to mi i ja tam podejdę. Razem z chłopakami. Dokładnie, no. No, tutaj są latarnie, ale wiesz. Odmawiam żołnierzu, to by było niehumanitarne. Nie możemy tak robić. Ze względu na to, że to jest niehumanitarne i mogliby nas podać do sądu wojskowego. To dawaj, to wrócę tutaj, na bok. Jocu, do Dawida zgłaś. Poczekaj chwilę, weź mu odpowiedz. Tutaj Jocu, zgłaszam. Mam przy tym budynku, przy mojej remizie kolejnych trzech kurwa nierobów, którzy czekają i tych dwóch, których mieli już pójść dalej, się do mnie gadają. Białe dla ziemnego zbudowania. Ma już wam, z tego co wiemy. 5 minut już trójka. Ewidentnie minęło, dobra. Pana się robią nocek, więc... Dobra, sygnoruj. Chodź, idziemy tam. Idziemy w twoim kierunku, razie. Panie dowódco, potrzebujemy wsparcia. Mamy tutaj doktora z bronią i kłócącymi cywili. To ty próbujesz. Dowódco, ta kobieta lub chłop ma problemy do nas. Dawid, jak się do ciebie nie odzywają, to masz ich zignorować. To nie są oni. Oni mogą se stać, aby nie robili nam problemów. Jak nic się do ciebie nie odzywają, to nic nie robią. No... No panowie mówią. Co panowie jeszcze tutaj robią? A wam się zmiana jeszcze nie skończyła? Obecnie macie przerwę, tak? Aha. Ale chyba troszkę jesteście stawieni, co? Lud, dobra, chodź. Chodź, zostaw tego typa. No widzę, że pan już zrobiony trochę. My widzimy. Dobra, dobra. Chodź, żołnierzu. Spierdalamy stąd. Dobra, to se stójcie i gadajcie, abyście problemów nie robili żadnych do żołnierzy. Dobra, spierdolamy sobie, gościu jest najkontaktowy. Mamy swoje. Blud, kurwa, zostaw go, tego zjeba. Co tam się dzieje? Ja się pytam. Mamy jakiegoś medyka czy coś, cały czas chodzi w domu. Czekaj, jak ty się czujesz? Wyszedł, nie wiem, drze się na nas. Cały czas to swoje. Cały czas zżre, kurwa, w tym wozie. Taki cerkuł był. Dzięki do Joca, zgłoś. Tutaj jest napisane aktualnie, odpowiadam sobie, co, jaki jest problem? Jocu dla Rolin, zgłoś. Mamy ten problem właśnie z tym medykiem, zachowuje się podejrzanie, wymachuje bronią i kurwa wrzeszczy na nas. Co mamy zrobić? Tutaj jest. Ja tu zaraz wyjdziemy tam do was. Powiecie, gdzie jesteś.
koło tego szpitala jakby punktu opatrunkowego. Dobra. Oczekuj, zaraz podchodzimy. User joined your channel timed out. Dowódco, ten medyk oszala. Potrzebne wsparcie. Ja tu do Szanghaja odbiorę. Rzuć broń, medyk. Szanghaj, J2, czy dwójka jest tam pod króci max, czy są spokojni? Oni są po... Schowaj tę kurwa broń. Dlaczego ją w ogóle wyjęłeś? Jo, tu nie nadawaj na radiu. Tak on robi to od początku. Schowaj to kurwa, poczekaj. Schowaj to kurwa w tej chwili. To tylko sami patrolujemy? No tak. Cały obiekt? Do medyka, który ma broń. Masz to schować w tej chwili kurwa. W tym momencie jestem. W tym momencie ci kurwa odbieram. Ale to cały obiekt mamy patrolować? Cały obiekt mamy patrolować? Znawcie, omijaj okona tego typa, tego doktorka tutaj. Ja tu wszystko w porządku, czy mamy pan więcej pomóc czymś? Okej, do Joca odbiór. Dowódco, zgłaszam, że w tym czarnym aucie znajduje się Glock. Czerwoni do Szanghaja odbiór. Znapcio do Szanghaja odbiór. Tu Znapcio odbiór. Znapcio, co tam się dzieje? Kurwa, nie wiemy co robić z Dawidem, patrolować cały... Podróżujcie dalej, problemy z medykiem i koleś psychicznie chory, aktualnie jest... Czy mamy patrolować cały obiekt sami? Patrolujcie teren, który patrolujecie. Nic nie zmienia. Proszę odłożyć broń, nie celować do mnie. Już mi się po prostu nudzi. No mi też. Jeszcze cała noc przed nami. Ta dwójka jest pruta na maksa. Jak tam status z tym doktorkiem? Dobra, ja do niego podejdę. Rzuć tę kurwa broń. W tej chwili. Rzuć tę broń kurwa. Rzuć tę pierdoloną broń w tej chwili. Wypierdalaj z tą bronią. Masz rzucić tę broń. Gówno mnie to kurwa obchodzi. Jeśli masz grozić do moich żołnierzy, to masz kurwa zaraz chyba. Pokaż mi pozwolenie. Pokaż mi pozwolenie. Zostań z nim zawsze. I o co, czy będzie potrzebna stacja? Bo też słyszę niepokojące dźwięki od was. Pozwolenie chcę na broń. Gdzie on spierdoli? No nie pierdol, że... Dobra, zostawcie to. Zignorować. Dowódco. Dowódco. Dowódco.
Dowódco. Dowódco. Jest problem z tym doktorkiem. Nie chce nam pokazać licencji na broń. Grozi bronią nawet do mojego żołnierza. Próbowałem go uspokoić, jednak on nie chce. Uspokoić. Dowódco. Co to było? Strzały? Strzały? Dawaj. Ręce w górę. Nie ruszaj się, kurwa. Ręce w górę. Odłóż tę broń. No to biegniemy do ciebie. Odłóż tę broń. Odłóż tę broń. Odłóż tę broń, kurwa. Pizdu w tej chwili. Odkładaj tę, kurwa, broń. Odkładaj tę, kurwa, mówię. Odkładaj tę, broń. Odkładaj tę, kurwa, broń. Odkładaj tę, kurwa, broń. W tej chwili. Rzuć broń! Nie wchodźcie, tam chaos jest. Rzuć! Ja za dowódcą wszędzie pójdę, swoim. Już tam ma okrążony ten medyk. Licencję jest. Chcę, kurwa, na tego. W 10 żołnierzy, tam więc nie ma się spychać. Jak się nie zepsujesz, to będzie. W tej chwili chcę licencję na broń. Już. Wypraszam, co ty powiedziałeś? Co już? Chcę licencję na broń, w tej chwili. Może proszę, Tepie. Dobrze, prosimy o licencję na broń. Już mi podał. Pan dowódca zobaczy. Pan dowódca zobaczy, tu jest licencja na jego broń. To też tamtego, to drugi nie ten, co tutaj, tylko drugi niestabilny. Pamiętam, no. No to chodź. Miejsce. Mówisz, że chcesz skoczyć stamtąd. Że chcesz skoczyć z wieży. Panowie, zignorować to. Rozejść się. Słyszycie, szybko, biegnijcie tam, bo skoczy. Tak mi się też wydaje. Utrzymaj, stop. Nie wyjmajcie poprzednie, to jest pułapka. Utrzymajcie dystans. Utrzymajcie tam, dystans, panowie. Po lewej stronie jest drabina, biegnijcie szybko, bo koleś dobra, skoczy. Poczekaj, człowieku, kurwa. Tam nie ma żadnego kolesia. Panowie, nic nie widać. Jasu, rozstaw chłopaków, dlaczego nas jest tu wszyscy, kurwa. Rozstaw. Dokładnie właśnie. I tak dalej. Panowie, tutaj skania pomyśl do mnie tylko. Gdzie jest duch? Wilku, tu jest na innym radiu. No, gdzie jesteś? Gdzie jest duch? Na jakimś domku sobie szedłem. Panie dowódco, niech pan, niech ktoś idzie jeszcze z panem. Niech ktoś idzie jeszcze z panem. Jest Tomek ze mną. Dobra, Tomek, osłaniaj dowódca. Czemu tak. Czemu poszukać tego typa z tym kapeluszu? Chcą mu krzyknąć dowódcę coś, bo... wiem, który to jest. Widziałem go. Zgłoś do ducha, żeby tu wrócił. Wilku, Wilku, zgłoś się. Dobra, panowie, dowódco. Tutaj w okolicy. Ja tam na górze nikogo nie widzę. Swoich terenów. To jest kajon. Niech wrócą. Dobra, słuchajcie, panowie. Wilku. Wyznaleźć, Skania mi tu zameldował, że ma jakiegoś gościa w kapeluszu, który mógł coś strzyknąć do wódcy. Wszyscy możecie go znaleźć, to jest wasze zadanie. I jak coś to mi zameldować, jak go znajdziecie. Dobra, to lećcie. Dobra, to jest naprzeka. My tutaj zostajemy. Patrzymy, bluza. Tu, co tutaj stoi, jednym pod płotem, a drugi tu. Jocu do bluza. I teraz tak. Tutaj nie chcę się słuchać i stałem tam. Aha, a kto to jest? Nie wiem. Blud! A gdzie jest Miki i ten? Tutaj, a my... No to my właśnie. A, dobra. Panowie, słuchajcie. Mam do was prośbę. No zejdź z tego budynku. To znaleźliśmy go. Kapelusz ma, no to musi być on. W sumie to nie jest taki zły pomysł. Wejdźcie na te budynki z powrotem. Dawid, kogo? No tego w kapeluszu. Lud jednak może go dobra, na pozycję. Zapnijcie go. Wiem. Macie czym rozkuć? No to jest dobre kurwa pytanie. Nie posiadam. Nikiego ode mnie, żeby patrzył się na tył tej stacji, czy coś tam nie wychodzi od tamtej strony. Miki do Jotra meduje, że słyszałem. Przyjąłem. Znaczy. Żeby się patrzył na sal. No bo co, nie mamy ciągu skuć. No
Może po prostu go uśpimy. No, zaaresztujcie go po prostu jakkolwiek możecie. Dajcie mu w pysk, niech zemdleje i tak dalej. Macie go zaaresztować. Biały, a możemy go uśpić? Nie, nie potwierdzam. Zróbcie to jak najbardziej humanitarny sposób. To jest ostateczność. Miki, ktoś na tą się... Ucieka! Gonić? Przyjął. Stój! Stój, bo strzelam! Stój, bo strzelam! Strzały? Nasze kontrolowane do podejrzanego, który ucieka. Rozumiem. Tam jest, przy cysternach. Przy stacji benzowej. Co tam się dzieje? Strzały kontrolowane w górę. I raportuje, że nasi próbują zatrzymać uciekającego robotnika, który nie chce zostać wylegitymowany. Nie reaguje na polecenia. Blood zgłasza, że kolejny robotnik uciekł w las. Inny. Dobra, czy już zapaliście tego człowieka? No to po co uciekałeś? Nie. Dobra, panowie, zawsze ze skonitwy i wrócić na patrol. To nie jest on. Jak nie, zaraz przeszukanie kurwa zrobimy. Wentę do góry. Chcesz szukać co chcesz. No, kurwa, zgłaszam, że jeden. Nic nie posiada. Najprawdopodobniej stoi na tym. Na tej najwyższej wieży znów. Dowódca prawdopodobnie złapaliśmy nie tego, który pod... na całkowitym krańcu. Skoczył! Leci! Spadł! Posiadam jednego robotnika, który uciekł z budowy. Jedna osoba spada z tego wieżowca. Że wiemy jaka jest sytuacja... Jak to spadła z wieżowca? Ja tu chodzę właśnie. Spadła! Ja sam widziałem dowódcę. Skoczyła. Tak samo. Podwiercamy. Żyje? Kurwa mać. Dobra, reszta ludzi. Ignorować wszystkich uciekinierów, wrócić na pozycję i patrolować dalej. Tam medyk! Tam medyk, tu, tutaj ktoś skacze, tu kurwa, nie, ja pierdolę stoi. Wilku, jesteś? Ja, no nie, nie, ja, nie ja pierdolce już to dostaję bez kitu. Nie do ja chyba do tego, do księżyłki i siedzę tutaj na pozycję. Dobra, ja czekam na ciebie. Ciągaj do Dawida, zgłoś. Jestem za tobą. Aha, niestety warunki wasze podobne. Po... Nie, bo chciałem zobaczyć, tak. Gdzie jesteś. To dzień czy w kapeluszu uciekł? Nie wiem. Do dowódcy czerwonych, zgłoś. Tutaj sam przedpowiadam za dowódcę. Odbiór. Uwaga, mam takie pytanie do dowódcy. Czemu nas kurwa umieścili w tym psychiatryku? Dowódco, spatrolujemy cały obiekt z znalezieniem człowieka w kapeluszu. On miał taki do wszystkich, on miał taki kombinezon. Oczekuj. Najprawdopodobniej szary, więc jeśli zobaczycie jeśli takiego, to rozumiecie. Jeśli chodzi o psychiatryk, to nie wiemy dlaczego zostaliśmy tutaj wysłani. A jeśli chodzi o uciekinierów, to powtarzam ponownie. Ignorować i wracać do patrolowania. Niech je przyjął. I kurwa, czego tu leżysz? A, dobra. Spokojnie. Nawet już nie sprawdzę jego. A ten? Spokojnie. Tam przed Lafilka odbiór. Znapcie tu wilk, zgłaszam odbiór. Pytanie od dowódcy, czemu nie masz hełmu? Odpowiedź bardzo prosta. Bo nie. Lepiej załóż, prawda? Bo wzięliśmy ciebie za robotnika. Znaczy informuję, że hełm zostaje w samochodzie, a
Chyba po mundurze i po broni jesteś w stanie mnie rozpoznać, jak przyjął odbiór. Ale robotnik się może... Biały do czerwonego. Z Napcio do Szanghaja odbiór. Oczekujcie na wszystko roz... Ważna sprawa. Sam przed dla Wilka. Rozkaz, masz rozkaz wrócić do pojazdu, wsiąść hełm i wrócić na pozycję. Bez odbioru. Zgłaszam, że jakiś pracownik się czołga po środku drogi. Oż ty kurwa, znaleźliśmy cię. Dawid, oczekuj. I tam. Oczekuj, przecież zgłosi, ja mówiłem. Jaki jest komunikat? Znaleźliśmy człowieka w kapeluszu, ubrany na szaro. Prawdopodobnie to osoba, co szukaliśmy. Zatrzymaj i oczekuj. Przyjął. Zgłaszam, że jakiś robotnik na... czołgając się, wkradł się do budynków. Nie wiem, czy to pracownik. Zatrzymajcie go. Zatrzymajcie tylko czołgającego się. Nie rusz, nie ruszaj, Dawid go. Nie masz... Za sobą gdzieś tam był. No tam gdzieś po lasu. Za budynek. Masz go? Szanghaj, aktualna wasza nazwa na radiu to jest jedynka. Miki do Blada, zgłoś. Szanghaj przyjął. Miki, wy macie, jeśli chodzi o komunikację radiową, macie dwójkę. Bez odbioru. Snapcia tu Wilku. Wilku tu Snapcia, odbiór. Co się tam odzywasz? Uwaga, tu dwójka do Joca i Znapcia melduje, że... Dawid, wracaj! ...który się czołgał. Tutaj Znapcio, dwójka, złapcie go i zatrzymajcie go. I przeszukajcie i zapytajcie, czemu on to zrobił. Panie. I czego użył. Bez odbioru. Wilku, tu Znapcio, odbiór. Znapcio, tu Wilk, zgłaszam odbiór. Czy masz już hełm? Idę po niego, odbiór. Nie tańcuj mi tu, tylko się odzywaj. Jako twój znak woławczy to jest trójka, bez odbioru. Nie stój przede mną, bo jakby chciał uciec to. Trójka do Znapcia melduje, że nie mamy kajdanek i nie możemy skuć do delikwenta. Tu Znapcia przyjąłem. Dobra panowie, trójka przypinujcie mi tego człowieka. Cały czas dwójka popinować. Dwójka przyjęła i wykonuje. Przyjąłem bez odbioru. Czerwo. Zaraz inżynier przyjedzie. Burza. Azymut. Burza. 63. Zgłaszam, że dwójka biegnie na miejsce wybuchu. Zgłaszam, że pojazdy są całe. Jedynka znajdujemy się. Jedynka znajduje się blisko miejsca wybuchu. Miki, gdzie jesteś? Jedynka, nie idźcie w kierunku. Skupcie się i oczekujcie. Bądźcie w gotowości. Tak samo dwójka. Oczekujemy przy. Światło padło. Człowieku, którym szukaliśmy. Ale kto już miał wyszła? Tutaj dwójka melduje, że straciliśmy właśnie prąd. To wszystkich, gotowość bojowa. Zgłaszam, że cztery osoby kierują się w miejsce wybuchu. Wszyscy nasi nie idą w kierunku wybuchu. Powtarzam, wszyscy nasi nie idą w kierunku wybuchu. Lud wycofaj się. Wszyscy mają obserwować. Dawid, wróć. Wróć. Dawid, wróć. Teraz ranna po wybuchu. Pilnuj jego. Idę do niego. Gdzie się znajdujesz? Było nie wysadzać. Dobra, nasi się tam znajdują.
Jo. A co z tym robotnikiem? Ten robotnik się znajduje po ich stronie. Może to być pułapka. Przysypko do wasi, jeśli będziecie przy... Jeśli co tu żyć albo zauważycie, poinformować mnie na radio. To co... co mam robić, jeśli zobaczymy inne wojsko w innych mundurach? Jeżeli otworzą ogień, to zwrotność poproszę. Panie dowódco, tutaj dwójka z czerwonych, ja i Blood chcielibyśmy sprawdzić elektrownię. Czy mamy pozwolenie na sprawdzenie w poszukiwaniu kolegów? Odmawiam, kolegów? Jeszcze nie. Znapcio do jedynki odbiór. Tu Znapcio odbiór. Znapcio, czy mogę wejść na wieżę, zobaczyć co się dookoła terenu dzieje? Odmawiam. Dobra, odbiór. To tam było. Wszyscy leżą. Wieżowiec, Runo. Przyjął. Dawid! Nasze pojazdy wybuchają. Wszyscy ciężko ranni. Atak! Wszystkich wszystkich jednostek, wycofa się z tamtych terenów. Powtarzam. Wszyscy wycofa się z tamtych terenów. Do głównej drogi. Dokładnie, wycofa się do głównej drogi. Ja pierdolę. Dawid! Przez budynek. Nie przejdziemy. Odłamki. Nie wiadomo. Dawid, nie mów na głównym radiu. Krypermetry. Drogi. Do głównej drogi. Dwójka, status. Dwójka, z tego co widzę, jesteśmy kit. Przejęłam jedynka, status. Wszyscy cali i zdrowi. Przyjąłem. To wszystkich. Wrócić na główną drogę. Skaniem prawdopodobnie radna. Przyjąłem to prowadzić go do głównej drogi. Zaraz go zobaczymy, jaki jest jego stan. Miki, zgłoś. Miki, zgłoś do Blada. Kolejny budynek, Runo. Cały wieżowiec, Runo. Co? Co się nie ruszaj? Nie pogięło cię ta szkół? Wiesz, ty nie gadasz? Co cię nie spędza? Dobra, patrzę w terenie. Za dźwig! Kolejny? Co tu się kurwa dzieje? Mam żadnego pojęcia, co tu się dzieje, ale... Może ktoś by chciał kupić radiotelefon? Może ktoś by chciał kupić Adia telefon? O kurwa. Padnij! Panowie, jakby co? Dobra, szarek. Halo, słyszycie mnie? O kurna mać. Ej, dreka, pan tam jest budynku. Dobra panowie, będziemy zmierzać w kierunku elektrowni. Rady, dowódco. Dowódco, nie mogę chodzić. Ała. Dobra panowie, ktoś miał dużo medykamentów, dawaj. Pomocy, niech ktoś mi uleczy. To jest ranny do mnie. O Jezu. Ja jesteś skanią. On umiera. Miki jest ranny, chyba prawdopodobnie nie żyje. O kurna, chłopie. Robię mu RK. Pomagam ci.
Chyba tych ciężarówek od łapki kurwa poleciały weń w łapki. Mnie też. Żura, nie tylko ciebie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Moja pierdona. Kurwa nie... Kurde. Łagam, żeby to włoskie kurwa nie było. Co? Dobra. Dowódca, polecam zmienić lokalizację, jesteśmy zaparci. Prawdopodobnie Miki nie żyje. Cieszyłem nawet już pewne. Przyjąłem. Wilku, cały jesteś? A ten? Jaki? Potrzebuję morfiny, ktoś ma? Posiadam, wstrzyknąć? Tak, potwierdzam. Już daję ci. Left your channel. Nie żyję już. Ale go weźcie. Dowódca. Dobra. A nie, niestety. Hasta la vista. Dowódca, proszę o dalsze instrukcje. O kurde. Nie żyje? Kolejny. Czy Jocu żyje? Jestem ranny, łatam się. Potwierdzam. Jocu, niech przegrywa. Ostrzał, ostrzał! Odpowiedzieć. Wszyscy latarki. Burza, azymut 90. Plus 50. Gasić latarki. Lokto mają, lokto kurwa mają. Kto tą latarkę zapaloną ma? Gasimy. Oni lokto mają. Lecy! Zgłaszam, ostrzał z góry. Bond. Rus. Uriwa. Jak mnie słyszysz, odbiór. Ranny jestem. Posałem. Ja też. Nogę. Do budynku, panowie, do budynku. Do budynku, oczy. Szybko. Tutaj. Obstawić wejścia, obstawić wejścia. Okna, okna. Pojazd. Czy wszyscy są w budynku? Potwierdzam. Wszyscy imię mnie poinformować, czy kto wszyscy są w budynku. Tomek w budynku. Latarki off.